Po przejściu na nową wersję systemu Windows 11 coś nie pasuje, nie działa jak trzeba lub zwyczajnie jakoś cię ona wcale nie do końca przekonuje. Jeśli tak, to nic straconego. W tym materiale pokażę Ci, jak łatwo możesz wrócić do dziesiątki, to nawet jeśli minął ten dziesięciodniowy okres ochronny. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jest to ogromny sklep specjalizujący się w klucza do gier na PC, Xbox, PlayStation czy nawet Google Play. Zdobędziesz tu praktycznie wszystko. Od kart podarunkowych do Steama, po oprogramowanie, pokroju Office'a czy Windows'a. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiono klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odbić Lej. stronę. W pierwszym segmencie tego materiału zajmiemy się przypadkiem, gdy od dnia aktualizacji nie minęło więcej jak 10 dni. W takim razie rozwij menu Start i wpisz słowo Wróć. Jest to najłatwiejszy sposób, aby dostać się do poszukiwanej przez nas opcji. Kliknięcie w tę funkcję przeniesie nas do żądanej zakładki w ustawieniach systemu. Jednakże, gdyby ten sposób u Ciebie nie działał, to po wejściu w menu Start kliknij ikonę zębatki, która przeniesie Cię do wszystkich ustawień. Tam będąc w kategorii System odnajdziesz opcję odzyskiwania, i to właśnie w nich znajduje się poszukiwana przez nas funkcja. Teraz wystarczy kliknąć przycisk Wróć. Pojawi się zapytanie o to, dlaczego chcesz takiego powrotu dokonać. Możesz zaznaczyć dowolną opcję lub tylko ostatnią bez podawania powodu. W następnym kroku zostanie zaproponowane wyszukiwanie aktualizacji, ale wybierz opcję nie dziękuję. Tutaj jeszcze standardowe ostrzeżenie o tym, że niektóre aplikacje mogą wymagać przeinstalowania, oraz o tym, że ustawienia, które wprowadziliśmy po dniu przejścia na jedenastkę, nie będą przeniesione. Co powinno być dla nas oczywiste, bowiem Windows tak naprawdę przywróci pełną kopię zapasową, którą wykonał w dniu przejścia. Co za tym idzie, jeśli w dziesiątce używaliśmy pinu lub hasła do logowania, a w jedenastce je usunęliśmy, to przywrócony system o wspomniany pin poprosi, więc żeby nie było tutaj później żadnego zdziwienia. Po kliknięciu przycisku powrotu do Windows 10 odwrotu już nie będzie. Komputer ponownie się uruchomi, po czym rozpocznie się już prawidłowe przywracanie. Proces ten trwa sporo krócej niż aktualizacja do jedenastki, zwykle powinna zakończyć się po kilku lub kilkunastu minutach. Po przejściu na pulpit widzę, że wszystko zostało przywrócone i znajduje się na swoim miejscu dokładnie tak, jak było przed samym przejściem. Jest jednak małe, ale nawet jeśli nie minęło jeszcze 10 dni od momentu przejścia, a opcja powrotu jest u Ciebie niedostępna, może to oznaczać tylko dwie rzeczy. Załóżmy więc, że po przejściu do wspomnianych przeze mnie ustawień opcja powrotu nie jest dostępna. Pierwszym powodem mogło być zapytanie, które pojawiło się z znienacka w prawym dolnym rogu ekranu, wywołane funkcją systemową zwaną czujnikiem pamięci. Jeśli odpowiedziałaś na nie, że się zgadzasz, to kopia od tak została usunięta. Drugą możliwością jest nieopatrzne zaznaczenie opcji pozbycia się poprzedniej wersji przy okazji użycia wbudowanego w Windows narzędzia do oczyszczania dysku, bo właśnie i tam występuje ta opcja. A jako, że zwykle gwarantuje ona odzyskanie sporej ilości miejsca z partycji C, to trudno tu o wstrzemięźliwość. W zasadzie jest jeszcze trzecia opcja, przez którą nie możesz wykonać teraz powrotu, ale ta raczej nie wydarzyła się już przypadkowo. Otóż na partycji C znajduje się folder o nazwie Windows.Alt. Jak proste by to nie było, to w katalogu tym znajduje się poprzednia wersja systemu. Jeśli folder ten został usunięty ręcznie, no to cóż, został on usunięty. Niby oczywiste, ale tym samym chcę Ci tu podsunąć pewien pomysł, że gdyby przenieść zawczasu ten folder, chociażby na partycję D lub gdziekolwiek indziej, nawet na pamięć zewnętrzną, to automatyczne usuwanie się kopii po 10 dniach przestaje być już jakimkolwiek problemem. Nawet za miesiąc lub trzy możesz wrzucić poprzednią kopię systemu na partycję C i ta znowu będzie dostępna do przywrócenia. W takim razie, co należy zrobić w przypadku, jeśli kopia systemu Windows 10 została faktycznie usunięta lub minęło więcej jak te 10 dni? Przypadek ten jest mniej wesoły. Jeśli rzeczywiście mocno nie pasuje ci jedenastka, to proces powrotu do dziesiątki jest wykonalny, lecz stracisz przy tym wszystkie swoje dane. Dlatego upewnij się, że zdjęcia, filmy, dokumenty i wszystko to, co uważasz za ważne, masz zapisane w chmurze lub na fizycznym nośniku. Niedawno robiłem recenzję dysku zewnętrznego Patriot PXD, który zapisuje dane z prędkością 1 GB na sekundę, Na takiej chwili jak ta, bardzo dobrze jest mieć pod ręką tego typu sprzęt. Odnośnik do materiału zamieszczę w opisie poniżej. W każdym razie gdy już zabezpieczysz swoje pliki, to otwórz przeglądarkę i w polu adresów pisz bit.ly łamane pobierz win10. Dokładnie tak, jak widzisz teraz to na ekranie. Jeżeli masz problem z przepisaniem tego adresu, to link do kliknięcia zamieszczę także w opisie i w przypiętym komentarzu. Ten przeprowadzi cię do oficjalnej strony Microsoft. Przewinię niżej i kliknij w przycisk z napisem: Pobierz narzędzie, po czym je uruchom. Po przygotowaniu składników, należy zaakceptować umowę licencyjną i narzędzie zapytać Cię, co chcesz zrobić. Chociaż mamy obecnie Windows 11, to wbrew logice, aby cofnąć się do dziesiątki, musimy tu wybrać opcję pierwszą, czyli uaktualnij ten komputer. Pobieranie potrwa dłuższą chwilę, tworzenie nośnika zdecydowanie krócej. Po sprawdzeniu aktualizacji narzędzie może ponownie poprosić się o zaakceptowanie umowy i w następnym kroku zapyta o elementy do zachowania. No i właśnie dlatego musieliśmy wykonać kopię zapasową naszych danych, bowiem nic nie będziemy mogli z systemu zachować. Jeśli masz pewność, że wszystkie ważne pliki masz zabezpieczone, to oczywiście kliknij tutaj dalej. Jeszcze jedno sprawdzenie aktualizacji, które zakończy się podsumowaniem wybranych przez nas opcji, czyli instalacja systemu w wersji dla siebie właściwej, bez zachowania plików użytkownika. Kliknięcie przycisku z napisem „Zainstaluj“ spowoduje już pojawienie się niebieskiego okna instalacji. Po tym procesie komputer zostanie zrestartowany i instalacja będzie trwała dalej w najlepsze przez jakieś kilkanaście lub kilkadziesiąt kolejnych minut. Po niej czeka nas już standardowa procedura przygotowania dla systemu Windows, a następnie naszym oczom ukaże się już czyściutka dziesiątka. A gdy udało Ci się wykonać tę operację w całości, to ogromnie Ci gratuluję. Jeśli moja pomoc była dla Ciebie wartościowa, to bardzo proszę zostaw pod tym filmem łapkę w górę i subskrybuj dzwoneczkiem. Pamiętaj też, aby od czasu do czasu zajrzeć na stronę www.techmaniehd.pl, bo odnajdziesz tam dużo więcej ciekawych materiałów, chociażby takich jak poradnik o tym, jak łatwo i szybko posegregować zdjęcia w albumie rodzinnym. Odnajdziesz tam też recenzje niedrogich laptopów, hulajnóg, a nawet kamer do wideomonitoringu domu. Jak i wideorejestratorów do auta. Zdecydowanie warto odwiedzić. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się. Hej.